Hej, witajcie w rozmowach niekontrolowanych. Dzisiaj nie było tematu. Zacznę od początku. Po pierwsze, mam dzisiaj czas, dlatego że Misiek ma wolne, jest poniedziałek, ma wolne, był u dentysty i pomógł mi w obowiązkach domowych, poniedziałkowych. Mam więcej czasu. Napisałam na Instagramie, czy macie może jakieś pytania, żeby nagrać coś w formie filmiku, nie wiem, pytania-odpowiedzi, coś jak Q&A. Ale tych pytań nie było, w ogóle telefon tam został jeżeli się jakieś pojawią, to zapiszę i nagram następnym razem filmik takowy, albo temat do rozmów niekontrolowanych. I tutaj ten filmik również się ukaże w takim, jak to się nazywa, w playliście rozmowy niekontrolowane. I jeżeli macie jakieś tematy odnośnie tego, kiedyś było Polak Polakowi wilkiem, akurat to mi przyszło, hejt chyba też był w rozmowach niekontrolowanych. Jeżeli macie jakiś temat, który może interesować, a na przykład przepraszam na chwilę, wezmę ten telefon. Mam już go, w razie co to przeczytam, ale to nie było pytań. Do czego dążę? Do tego, że czasami jest tak, że mam po kolei za dużo filmików. W sensie dużo nagrywam i mam przeważnie teraz filmiki jedzeniowe, bo coś innego robię, jestem czymś innym zajęta i no na przykład nie mam ochoty nagrywać vloga i tak dalej, można tu byłoby wymieniać bardzo dużo tematów. Więc pod tym filmikiem, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś tematy do właśnie tego typu filmików, bo raz na jakiś czas one się pojawią, bo to jest taki filmik, gdzie siadam i mówię, jest bardzo prosty do zrealizowania, do nagrania, do czegokolwiek, nie trzeba sklejać, nie trzeba montować, tylko wrzucam i jedzie, więc to jest prosty filmik. Nie zajmuje dużo czasu na tego typu i jest fajnie tak usiąść i pogadać o swoich, cokolwiek mam do przekazania. Na tą chwilę do przekazania mam to, że słuchajcie, dużo osób na przykład wyjeżdża wulgarnie do nigdy nie mierzę miarą tą samą każdego jednego człowieka, więc nie łapcie mnie tu za słowa, bo to nie o to chodzi. Jak co komu wychodzi? Tak na poważnie, więc jak ja coś mówię, to jest grupa ludzi, gdzie próbuję przeinaczyć na swoją stronę. I może porozmawiajmy o takich ludziach, którzy próbują kogoś ciągnąć do dołu. Czasami świadomie, czasami nieświadomie, czasami żeby się po prostu wyładować, bo mają zły, gorszy dzień, nie wiem, mąż okrzyczał, szef pracy, żona, bo to też mężczyźni na odwrót, to wszystko tak działa. Są takie osoby, które właśnie, każdy jest inny i na przykład dla mnie, czy tam dla ciebie, czy tam dla kogoś będzie ta osoba takim wampirem energetycznym, a dla innej osoby będzie świetną przyjaciółką, przyjacielem, więc to widzicie, nie każdy każdemu pasuje. Chodzi mi o to, że ludzie są zdziwieni, często do mnie mówią, na przykład jest teraz taka akcja akcja, to nie jest żadna akcja, ale było zdarzenie u mnie na kanale, że jakieś osoby nowe, gdzie nigdy nie rozmawiają ze mną, nie piszą komentarzy, raptem ktoś mi pisze, a gdzie jest ileś tam komentarzy? Słuchajcie, a skąd ja mam wiedzieć, gdzie są komentarze? Oczywiście zdarza się, że usuwam komentarze, bo na pewno nie zostawię komentarza z dupy wysranego, gdzie ktoś ubliża i robi totalną gównoburzę, po to, żeby zaistnieć między swoimi znajomymi. Byłem, dowaliłem i przeżyłem. Na tej zasadzie, bo ja nie będę nikomu, z nikim bawić się w grę słowną. Na pewno nie będę się poniżała do zachowania tej osoby. I zawsze staram się rozmawiać w sposób spokojny i inteligentny, ale ja też jestem człowiekiem i też mam emocje, które czasami biorą górę.
Także tak, no to pytacie się mnie, gdzie są te komentarze, ale ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie są te komentarze. Ja przeważnie tak jak, na przykład wiem, o czym mowa, bo ja to mówiłam Miśkowi, mówię, zobacz, pokazuje się, że tyle jest komentarzy, a ich nie ma. I ludzie mnie, przepraszam, bombardują, gdzie są komentarze? Słuchajcie, jakbym je usunęła, to bym wam powiedziała, usunęłam je, bo mi nie odpowiadały, dlatego że nie muszę się zgadzać na to, jak mi coś nie odpowiada. Wyprzedzę wasze pytania i wasze stwierdzenia, oczywiście nie wszystkich będę powtarzała, bo muszę niestety powtarzać, takie jest, że ludzie się czepiają byle gówna. Wyprzedzę pytanie, no i zgubiłam wątek, musiała to sprawdzić. Wyprzedzę pytania odnośnie, przecież masz kanał, jesteś osobą publiczną, my mamy prawo wyrażać swoje zdanie. Wyrażajcie swoje zdanie, ale jeżeli to zdanie mi nie odpowiada, to ja też nie muszę się z tym zgadzać. I pamiętajcie, jeżeli ktoś traktuje mnie źle, a później ja tą osobę też traktuję źle, to jest wielka obraza majestatu. Tego typu, że jak tak można, patrzcie, jaka wulgarna, jaka niedobra, jaka zła i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież ja traktuję was tak samo jak wy mnie, czyli jak ktoś jest bardzo miły dla mnie, mówi do mnie kotku, słonko, kochanie. Ja też uwielbiam tą osobę i rozmawiam z nią w odpowiedni sposób. W taki sam, jak ona mnie traktuje, czy tam on, ja traktuję jego z szacunkiem, z uśmiechem, z miłą konwersacją. Nie każdego zbeszczam od razu, bo wchodzi do mnie na kanał. Przecież ja kocham ludzi, którzy przychodzą i mnie odwiedzają, bo cieszę się dlatego, że ja zostałam w jakimś tam niewielkim gronie osób, które, wiecie, nie poszły w stronę tej całej komercji. Coś, co robię, mówię szczerze, mówię, ja nawet nie nadaję się na przykład na sprzedającego, dlatego że ja nie potrafię zachwalać produktów. Jak coś jest dupa, to będzie dupowate i złe, to ja nie potrafię powiedzieć człowiekowi, ej, słuchaj, to jest super ekstra. Nie potrafię i nie nauczę się tego, dlatego marketing dla mnie... Ja jestem skreślona w marketingu, bo ja po prostu nie potrafię ludziom mówić bullshit w oczy, więc odpada. No, także nie... chodziło mi o to, że właśnie zawibrował mi telefon i i cały czas się ktoś próbuje do mnie dołączyć z dziwnego numeru. Mało tego, bo przecież... Serio. Przepraszam. No i tak, właśnie, chciałam powiedzieć, także to jest temat taki. Aha, później, jeżeli ktoś gdzieś jest rozmowa, to ja też mam język, też mam buzię, umiem się obronić, umiem porozmawiać z osobami. Nie na każdego od razu najeżdżam, bo też każdy ma prawo do tego, żeby... coś powiedzieć, ja wysłucham, nawet jeżeli się z tym nie zgadzam, a jest napisane ludzko, czyli bez ubliżania, bez jechania, to ja też potrafię się zachować i tak dalej. Nie jestem od razu taka wredna, wiecie, małpa, siadam i jadę. Nie. To odnośnie adwokatów, fajnie jest, jak ktoś mnie broni, ale w słusznej sprawie, bo na przykład jak coś się dzieje, jakaś krzywda, okej, okay, niesprawiedliwa, okej, okay, ale tam... ktoś przychodzi i mówi na przykład to, 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 ja mówię, ale to nie jest prawda, mówię swoją wersję i dochodzimy do porozumienia, a później raptownie ktoś widzi, że coś i najeżdża na tamtą osobę. Tak nie robimy, bo to też nie jest ładne. Co jeszcze chciałam z takich kanałowych, bo na razie nie mam tematu, więc siadłam i po prostu mówię... wampiry energetyczne, to są takie osoby, które przychodzą, ja mam bardzo dużo takich osób na kanale, nie wiem, znajomi mi mówią, że prawdopodobnie przez to, że pomimo tego, że nie jestem osobą zamożną, czyli nie mam pieniędzy, nie sram lodem,
to jestem szczęśliwa. Oczywiście mam swoje doły, na przykład, bo coś się dzieje mojemu dziecku, jednemu czy drugiemu. Mój Russell jest bardzo wrażliwym chłopcem, moja Laura jest szaloną osobą. Na przykład często jest w szpitalu, teraz znowu była w szpitalu i bardzo się wzruszyłam i też to gdzieś nagrywałam. Kłócę się czasami z Marcinem, o widzicie, z tego względu, że coś się wydarzy i jest mi smutno, albo jestem cholerykiem. Oczywiście, że jestem taką osobą, ale przede wszystkim jestem bardzo, ale to bardzo spełnioną osobą. Jestem spełnioną mamą cudownych dzieci. Jestem, czuję się kochana przez mojego partnera, bardzo kochana, doceniana, nawet kiedyś jak coś się wydarzy i na przykład była sytuacja, że pojechał w ten dzień, co ja bardzo chciałam, żeby był, to mi robi jakąś niespodziankę, bo nie zawsze można coś zaplanować, na przykład ja próbuję coś tam zaplanować, jakąś randkę, wyjście czy coś i nie można, bo po prostu wiadomo, że takie życie jest też ważne. No i ja jestem wtedy zła i wiecie, różne są sytuacje, zresztą ktoś, kto się kocha, to nie da się na przykład iść przez życie 12, prawie 13 lat i teraz będzie 13 rocznica, tak, i zawsze wiecie, tak, kochanie, tak, bo to by było kłamstwo, nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego po prostu. Także osoby energetyczne, wampiry, zabierają z nas całą energię do życia i wtedy wiecie, ta osoba próbuje nas zgnieść do poziomu zera, zgnoić i żebyśmy się czuli, no faktycznie, no tak, no przecież ja, nie wiem, daję przykład, Boże, mam takie brzydkie włosy, wszyscy mi piszą, że mam takie brzydkie, a moje brwi... Jezu, ja muszę iść zrobić tatuaż, bo każdy mi mówi, że ja muszę mieć tatuaż brwi. No muszę, bo każdy ma to i maziowa musi lecieć, bo ma ogromne brwi. Słuchajcie, serio, no to są takie energetyczne wampiry, które dążą do tego, żeby właśnie, żebym się czuła źle, podle i tak dalej. Dużo osób na przykład... Zazdrości takiego po prostu życia, takiego życia. I później też jest taki moment, gdzie jest tam powiedziane, a czego tobie zazdrościć? No właśnie tego, że mam wspaniałe życie, że się nie przejmuję różnymi sprawami, że mam zdrowie, przede wszystkim, że mam zdrowie, że mam rodzinę, że mam dach nad głową, że się budzę każdego jednego dnia, że moje dzieci są zdrowe, że mój pies jest zdrowy, że mam psa. Ja mam tysiące powodów do radości. Ktoś mi powiedział, pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze szczęścia nie dają, ale dają możliwość spełnienia szczęścia. Czyli na przykład odnośnie samochodu. Czemu nie kupuję samochodu? Bo nie stać mnie za gotówkę i nie, też był temat, że aha, ja się tłumaczę, że nie mam pieniędzy. Ja mam pieniądze, bo ja i tak kupię samochód na raty, bo mnie nie stać kupić samochód za gotówkę taki, jak ja bym chciała. Mogę sobie kupić jakiegoś tam za tysiaka czy coś, żeby kilka lat znowu pojeździł. Ja nie chcę takie auto, ja chcę wziąć sobie na raty, ale na takie raty i takie auto, które mi będą odpowiadać, że będzie fajnie wyglądał, będzie atrakcyjna cena, że nie będę musiała liczyć od wypłaty do wypłaty. I dlatego nie kupuję, no i sprawdzam siłę swojego charakteru i moi domownicy są też zadowoleni, że tego auta nie ma. Radzą sobie, a zawsze musiałam jechać, przywieźć, przynieść, wynieść, pozamiataj i są minusy tego, ale są też plusy. Sprawdzam swój charakter, kształtuję go. Oczywiście życie bez samochodu w tych czasach jest niemożliwe na dłuższą metę z tego względu, że my uwielbiamy spacery po górach, wycieczki, nowe miejsca, gdzieś jechać nawet na kawę, coś zjeść, pooglądać, nad jezioro, na spacer, w góry, nad morze, gdziekolwiek. Czyli bez tego auta, no niestety tych rzeczy robić nie możemy. Więc ja długo bez samochodu nie wytrzymam. Ale póki co, myślę, że do wakacji śmiało
nie będzie potrzebne. Z tego względu, że tam gdzieś autobusem po mieście czy coś można przejechać, się pociągiem można się przejechać, radzić sobie, zakupy online, gdzieś tam plecak, idę sobie, wtedy moje mięśnie rosną, wiecie, u nóg, u rąk, rzeźbię swoją sylwetkę. Wszystko jest naprawdę super ekstra genialne, nie? Ale no właśnie przychodzą takie wampiry i mówią, wszystko wiedzące, to jest najfajniejsze, że osoby wszystko wiedzące, mi nie pasuje to, tamto, sramto. Oczywiście, jeżeli ktoś rozmawia ze mną, moja koleżanka, osoba, z którą prowadzę konwersację, pisze mi, słuchaj, ja po koleżeńsku chcę ci powiedzieć, że przykręcasz słowa, albo ktoś mi napisze, słuchaj, zrobiłaś błąd, popraw, albo nie wiem, masz pomadkę na zębach, weź wytrzyj, albo rozmazana jesteś. Takie rzeczy, które robię przez pomyłkę, niechcący, i ta osoba chce dla mnie dobrze, to jestem zawsze wdzięczna, że ktoś mi napisze i powie, ale to taka osoba, która mnie zna, ja ją znam na tyle, że rozmawiamy, a nie pierwsza lepsza gdzieś tam napisze, aby napisać, Jezu, jak ty wyglądasz, weź w ogóle. Mam nadzieję, że dobrze wam przekazałam to, bo to nie jest tak tylko z osobami, że te wampiry tylko rzucają się na youtuberów, na tych, co prowadzą Instagram, nie. Takich wampirów w życiu jest bardzo, bardzo dużo. Nawet w rodzinie, naszej własnej rodzinie zdarza się taki wampir, taka ciocia klocia, która zawsze wszystko wie najlepiej. Słuchajcie, nie musimy żyć z takimi osobami. Naprawdę. Dlatego ja odłączam się od takich osób. Po prostu odłączam się. Oni myślą, że jestem zła, niedobra. No i co z tego? Niech sobie myślą, co im się podoba, ale mnie to nie interesuje, żeby oni mi to pisali, więc czy tam mówili, ja się odcinam, czy jak kogoś nie lubicie, spotykacie się, chodzicie na kawę z tą osobą, bo nie wiem, bo wypada, bo pomyśli o mnie źle, jak cię wkurza na maksa? Nie, czyli tak samo tutaj. Ja odcinam się od wampirów, Z daleka, moje życie jest spokojniejsze, lepsze. Ja teraz pracuję przy dzienniku, pracuję nad swoją osobowością. Czytanie książek psychologicznych nie boli. Tutaj wskazówka do niektórych, którzy myślą, że są ponad wszystkich i tak dalej. No to są też te wampiry. Także dzisiaj temat wyskoczył o wampirach. Słuchajcie, wynik taki temat po prostu o tych wampirach energetycznych, co zjadają i wypijają z nas energię. Ja powiedziałam odnośnie kanału na YouTube, bo go prowadzę, a wy w komentarzach napiszcie, jak wy radzicie sobie z takimi wampirami, jak wy sobie z tym radzicie, z tego względu, że no bo jednak każdy gdzieś takiego wampira ma, czy to nagrywający, czy nie nagrywający, i fajnie będzie pod każdym takim filmikiem rozmowy niekontrolowane porozmawiać na ten temat grzecznie, po prostu pamiętajcie, głupie ubliżanie, przeklinanie, robienie z kogoś albo do kogoś, nie wiem, pajaca, brzydkie słowa, ubliżanie, wyzwiska. Takie osoby będą po prostu kasowane, usuwane, czy to mi, mojej rodzinie, czy sobie nawzajem, jak będziecie się kłócić i ja zobaczę, że to już, wiecie, bo wymiana zdań, gdzieś tam, coś tam, w jakimś tam kontekście, że ktoś się nie zgadza, no to nikt nie będzie tego usuwał od razu. Ale jeżeli ktoś już gdzieś będzie jedna drugiej ubliżała, nie patrzę, kto zaczął, po czytaniu usuwam całe. Nie ma gówno burzy tutaj na kanale. Słuchajcie, ja bez tego mam tysiące łapek w dół, co jest bez sensu. Taki znana osoba, bardzo, bardzo znana osoba, która ma naprawdę bardzo wielki kanał. Nie powiem kto, bo to nie o to chodzi ani o reklamę, ani o to, że ja się zadaję z takimi osobami, tylko powiedziała mi tak, nie przejmuj się, czy łapki w górę, czy w dół muszą być. I tak sobie właśnie to zrobiłam. Ale moim zdaniem, jeżeli ja coś nie lubię, to ja po prostu idę.
zostawiam. Tak samo jak coś mi się nie podoba, nie piszę, nie podoba mi się twój makijaż. Co tam osoba obchodzi? Czy mi się on podoba, czy mi się nie podoba? Jeżeli nie mam nic mądrego albo miłego do powiedzenia, nie odzywam się wcale. Bo czasami też mam ochotę powiedzieć na przykład, nie, fajna ta bluzka, ale po co? Przecież to styl tej osoby. Pomyśl najpierw o tej osobie, zanim cokolwiek napiszesz. No bo jesteśmy ludźmi i oceniamy. Ale się rozgadałam. Dobra, kochani, oczywiście następny filmik też będzie w tym ubranku z tego względu, że przeważnie jest tak, że nagrywam po 2-3 filmiki jednego dnia.